Taki odcinek już mi chodził po głowie od jakiegoś czasu, żeby nagrać o prawdopodobieństwie i kombinatoryce na maturze. Dlaczego? Bo w podręcznikach do matematyki często można znaleźć jakieś dziwne wzory na V, na C, na W. Nawet nie pamiętam, jakie to są te indeksy dolne, górne. Są jakieś wariacje z powtórzeniami, bez powtórzeń. Oczywiście warto się tego nauczyć. Ja sam się kilka razy tego w życiu nauczyłem. Ale zawsze o tym zapominałem, bo umiem rozwiązywać takie zadania bez użycia tych wzorów i wydaje mi się, że to jest dużo lepsze, bo na maturze potrzebne jest kilka wzorów. Wydaje mi się, że najważniejsze z nich to silnia, żeby wiedzieć, co to oznacza, symbol Newtona, zwykła, klasyczna definicja prawdopodobieństwa i reguła mnożenia. I reguła mnożenia. Reguła mnożenia, a może nawet niezależności zdarzeń, z definicja niezależności zdarzeń. Że zdarzenia A i B są niezależne, to wtedy zachodzi coś takiego. No okej, okay. No to zobaczmy na kilku przykładach, które znalazłem na poprzednich maturach. Pierwszy kombinatoryka. Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb na naturalnych, utworzonych z cyfr 1, 3, 5, 7, 9, których cyfry się nie powtarzają. No to na pierwsze miejsce dwucyfrowe. No to na pierwsze miejsce wybieram liczbę na raz, dwa, trzy, cztery, pięć sposobów. Na drugie na cztery sposoby, czyli 5 razy 4 to 20. Jak ktoś nie wie, skąd się to mnoży 5 razy 4, no to niech spróbuje sobie wypisać. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Tutaj są dwucyfrowe, w których faktycznie cyfry się nie powtarzają. Później będziemy mieć 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 9. To samo będzie z piątką. To samo będzie z siódemką. I to samo będzie z dziewiątką. Więc mamy tu cztery wiersze, pięć kolumn. Łącznie tych cyfr jest 20. I też zawsze polecam, jak jest takie zadanie, to mniejsze przypadki sobie rozważyć, żeby dało się wypisać je i dać na boku ręcznie. I wtedy da się zobaczyć wzór dla większych przypadków. Dobra, rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ścianie ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu oczek, czyli taka najzwyczajniejsza kostka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Jak rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, to zawsze polecam wypisać sobie wszystkie możliwe sposoby. Minimalizujemy tym samym szansę na jakąś pomyłkę w liczeniu, jak sobie po prostu wypiszemy. 3, 1, 3, 2, 3, 3. To zajmuje chwilę, a dużo pomaga. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Oczywiście, jakbyśmy rzucali 3 razy kostką do gry, no to już nie wypiszemy tego, no bo to już będzie dużo, dużo więcej tych przypadków. 6, 4, 6, 5, 6, 6. Dobra, no to omega. Od razu wiem, że moc omegi to chodzi o prawdopodobieństwo, więc zawsze będę liczył omegę, a później będę liczył moc zbioru zdarzeń sprzyjających. Omega to 36, no bo tu mam 36 elementów, a tam, gdzie jest co najmniej raz piątka, to jest ten rząd oraz ten rząd. I liczę, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11. Czyli tu jest 11, 11, 36. Kolejne zadanie. Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których w zapisie dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2. Czyli jakich? Siedmiocyfrowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to właśnie, muszę wybrać jakieś trzy miejsca na cyfrę 1, czyli na przykład tutaj, tutaj i tutaj. To robię to na 7 nad 3 sposobów. To jest właśnie wybór trzech miejsc spośród siedmiu dostępnych. Na tyle sposobów mogę wybrać trzy miejsca spośród siedmiu dostępnych. No i tam obsadzam te jedynki. Dokładnie dwie cyfry 2, czyli z pozostałych miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery miejsca zostały, to z nich wybieram dwa na dwójkę. No i zostały mi jeszcze dwa miejsca. I na tych dwóch miejscach mogę wstawić dowolną liczbę. Przy czym tu mogę wstawić od 0 do 9,
ale tu nie mogę wstawić od 0 do 9, tu mogę wstawić od 1 do 9, czyli trzeba to rozbić na podprzypadki. Czyli tak, jeśli tutaj nie wybiorę żadnej liczby, zrobimy tak, pod przypadki. Jeśli tutaj na pierwszym miejscu będzie jedynka, albo drugi przypadek, na pierwszym miejscu będzie dwójka, albo trzeci przypadek, na pierwszym miejscu nie będzie ani jedynka, ani dwójka. Czyli będzie coś innego. Tutaj będzie coś innego. To i te trzy przypadki wysumujemy. Policzymy, ile jest takich liczb, policzymy, ile jest takich liczb, policzymy, ile jest takich. To tych pierwszego rodzaju, to muszę wybrać jeszcze dwa miejsca spośród ilu? Sześciu. Czyli dwa miejsca spośród sześciu wybieram na pozostałe dwie jedynki i zostaną mi raz, dwa, trzy, cztery miejsca i wybieram z tych czterech miejsc dwa, żeby tam dać dwie dwójki, na przykład tu. No i tutaj zostaną mi jeszcze dwa miejsca, gdzie mogę dać cyfrę od 0 do 9, czyli 10. I tutaj też 10 sposobów na umieszczenie cyfry od 0 do 9. Jeśli tu będzie stała dwójka, to z 6 miejsc wybieram 3. Tu jest plus, bo to są tego rodzaju liczby sumuję, ile jest ich. Z 6 wybieram 3 miejsca na 3 jedynki i wybieram z raz, dwa, trzech pozostałych miejsc jeszcze jedno na drugą dwójkę, no i dwa miejsca uzupełniam dowolnymi cyframi. Aha, nie dowolnymi, no bo nie może być to ani jedynka, ani dwójka, czyli może być to liczby od 3 do 9, tak samo tutaj, od 3 do 9, no i plus 0, czyli jest ich 8 wszystkich. I teraz te liczby sumuję, gdzie wybieram 3 miejsca spośród 6, 3, 4, 5, 6. Z tych 6 wybieram 3 na jedynki. Przepraszam, z 6 wybieram 3 na jedynki. Powiedzmy tu raz, dwa, trzy. Wybieram spośród pozostałych 3 miejsc, 2 miejsca na dwójki. Powiedzmy tu i tu. I teraz tak, na to miejsce, które zostało, nie to pierwsze, wybieram 8, na 8 sposobów cyfrę tam, bo to może być 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to jest ich 8. No i jeszcze na pierwsze miejsce wybieram na 7 sposobów, bo tu nie może być 0, nie może być dwójki, ani nie może być jedynki. Czyli tyle. Tyle jest tych wszystkich 7 cyfrowych licząc realnych, w których w zapisie dziesiętnym występują dokładnie 3 cyfry 1 i dokładnie 2 cyfry 2. Dobra. Oto było bardziej zadanie na pomyślenie. Ale samo zadanie w trakcie rozwiązywania naprowadziło na te przypadki. Teraz to 24. Wszystkich liczb pięciocyfrowych, raz, dwa, trzy, cztery, pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2 i 5, jest. Tu właśnie, znowu może być 0 na początku. To my policzymy sobie wszystkie takie z zerami na początku, a później odejmiemy te, które mają zera na początku od nich. To będzie chyba najlepsza metoda. Występują wyłącznie cyfry 0, 2 i 5. No to tak, może być same zera. Może być same zera i dwójka. Może być ta dwójka tutaj. Może być ta dwójka tutaj. I chciałbym je tak alfabetycznie wypisać wszystkie. To dojdę do pewnego momentu, gdzie alfabetycznie to by znaczyło, że jeszcze tu muszę dopisać dwójki. 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 5 w ten sposób. I tu brakuje mi, alfabetycznie może tego nie wypiszę, a zobaczymy zresztą, jak będzie łatwiej. 0, 0, 0, 5. No właśnie. Zero, 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 tak o, dwa,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 5. No i tutaj są takie grupy po 3 wszystkich. Czyli te 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5. To się powtarza. No to tych wszystkich i tak dalej. I ostatnia liczba, jakbym właśnie chciał alfabetycznie wypisać, to by była 5, 5, 5, 5, 5. To tych wszystkich liczb jest tyle, że na pierwsze miejsce wybieram na trzy sposoby liczbę, na drugie miejsce wybieram na trzy sposoby liczbę, na trzecie miejsce na trzy sposoby liczbę, na czwarte i na piąte też na trzy sposoby wybieram liczbę. Czyli to jest 3, 3 do 5. Tyle jest takich liczb tutaj. 3 do 5 mamy tutaj. Tu tych wszystkich jest 3 do 5. Dobra, i teraz trzeba usunąć te liczby, które mają 0 na początku. Które mają 0 na początku. Czyli powiedzmy tak. Wszystkich mamy 3 do 5, a te, które mają 0 na początku, no to policzymy, ile ich jest. To wstawiam 0 na początek, a tutaj wybieram na 3 sposoby liczbę, na 3 sposoby liczbę, na 3 sposoby liczbę i na 3 sposoby liczbę, czyli jest ich 3 do 4. Czyli mamy już odpowiedź. Wszystkich takich kombinacji jest 3 do 5. Nie wiem, czy to są kombinacje, czy dobrze użyłem tego słowa, ale wiadomo, o co chodzi. Odjąć te wszystkie, gdzie jest 0 na początku, czyli 3 do 4. No to 3 do 4 wyciągniemy sobie przed nawias. To jest 3 odjąć 1, czyli to jest 3 do 4 razy 2, a 3 do 4 to jest 81 razy 2, czyli 162. Czyli odpowiedź C by była. I tu tak samo zadanie naprowadziło na rozwiązanie. Nie posługuje się żadnymi właśnie wzorami na C, na V, na W i tak dalej, jakie tam są w tych podręcznikach. Próbuję to zawsze pomyśleć logicznie na to, na każde zadanie. W pudełku nie wiem, czy to na zadania maturalne to w sumie zawsze działa i na zadania na przykład z książki Sztencla też mi działało zawsze takie podejście na logiczne myślenie. No, na maturze to zawsze działa. Dla mnie przynajmniej. W pudełku jest 40 kul, w których wśród nich jest 35 kul białych. Tu mamy 40 kul, 35 białych, 35 jest białych, a reszta to czerwona, czyli 5 czerwonych. Czyli 5 czerwonych. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Że kula czerwona, no to jest 5 czterdziestych. 5 czterdziestych. No bo mamy wszystkich możliwości jest 40, a sprzyjających jest 5. Czyli przez 5 to jest 1/8. Czyli odpowiedź A. No to zadanie za jeden punkt faktycznie łatwe. 30. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Czyli mogę wylosować dwie jedynki, mogę wylosować dwie trójki i tak dalej. No to też można łatwo wypisać sobie omegę. Nawet nie czytam dalszej treści. Od razu sobie wypiszę. Trzy, jeden, trzy, dwa, trzy, 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 cztery, trzy, pięć, cztery, jeden, cztery, dwa, cztery, trzy, cztery, 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 pięć, pięć, jeden, pięć, dwa, pięć, trzy, pięć, cztery i pięć, pięć. Dobra. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli mamy ich 25. Wylosowanie liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą. Iloczyn jest liczbą nieparzystą, czyli mnożymy i to, żeby liczba była nieparzysta, to nie może być parzystej. Czyli te wszystkie dwójki wykreślamy, bo tutaj dwójka jest parzysta. Czwórki też wykreślamy, bo czwórka jest parzysta. No i to są te, które zostały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9/25. 9/25 takie prawdopodobieństwo. OK. Ze zbioru tego losujemy kolejno ze zwracaniem 3 liczby. Ze zwracaniem 3 liczby. Kolejno ze zwracaniem losujemy 3 liczby. Czyli mamy na pierwsze miejsce, na drugie i na trzecie mogę wybrać 9. 9, 9, czyli mam 9 do trzeciej. Tyle jest możliwości wyboru 3 liczb ze zwracaniem. Przykładowa możliwość to 4, 4, 1.
i ona jest wśród tych wszystkich możliwych 9 do trzeciej ilości. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, czyli to jest ta nasza omega. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie spośród trzech wylosowanych liczb będą równe. No ok, no to spośród liczb 1, 2, 3 do 9 wybieram jedną na 9 sposobów, która się będzie powtarzać. I tą liczbę mogę wsadzić tu lub tu, tu lub tu, tu lub tu, czyli mam trzy sposoby na to, żeby ulokować. Tak naprawdę powinienem napisać 3 na 2, bo wybieram spośród trzech miejsc dwa miejsca, gdzie ona się będzie powtarzać. No i jeszcze wybieram jedną na 8 sposobów, która się nie powtarza, różną od tej, którą już wybrałem. Czyli tyle jest zdarzeń sprzyjających do wszystkich możliwych zdarzeń, czyli prawdopodobieństwo to jest 3 razy 8 przez 91, przez 81, przez 9 do kwadratu. Dwie spośród trzech będą równe. Ułamek nieskracalny, czyli 8/27. 8/27. Dobra. No jak widzicie, nie używam tych wzorów z podręcznika, ale nie mówię, żeby się ich nie uczyć. Nauczcie się je, ale starajcie się zrozumieć każde zadanie. I podchodźcie do tego logicznie. Tak jak ja to tutaj robię. Dobra. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 przegrywających, pozostałe wygrywające. Z pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Wygrywający to 35,50, bo 35 jest sprzyjających, a 50 to wszystkie możliwości wyciągnięcia kuponów. Można wyciągnąć pierwszy kupon, drugi, trzeci, czwarty, 50, więc omega ma 50, a sprzyjających to można wyciągnąć pierwszy sprzyjający, drugi sprzyjający, a jest ich 35, to jest 35, czyli prawdopodobieństwo to 35,50. I tak, no to jest to. Zdanie 33. Dane są dwa zbiory. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 i B 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. OK. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielona przez 3. OK. No to najpierw sobie policzę omegę. Mogę wybrać jedną spośród 7 ze zbioru A i jedną spośród 7 ze zbioru B, czyli 49 możliwości. 49 możliwości mamy. A teraz prawdopodobieństwo, czyli zdarzenia sprzyjające, suma będzie podzielona przez 3. To jest bardziej zadanie na podzielność, a nie na prawdopodobieństwo. Ale zliczmy, ile jest tych... No bo tutaj jest największy problem, żeby odpowiedzieć, ile wynosi ta liczba. No bo policzyć to prawdopodobieństwo, to jest później ta liczba dzielona przez tą, także tu nie ma filozofii. Największy problem jest z tym, żeby policzyć, ile jest liczb, które są podzielne przez 3. I ja bym zaczął tutaj sumować. Wiemy, że liczba jest podzielna przez 3, jak suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Więc zacząłbym sumować od najmniejszej możliwej. Gdy wylosuję 100, to później mogę wylosować jedynie 11 i ona jest najmniejsza możliwa podzielna przez 3. 111. 111 to jest pierwsza. Później 112 nie może być, 113 nie może być, ale może być 114. Ona też ma sumę podzielną przez 3. I 115 nie może być i 116 też nie może być. No to mam wszystkie wylosowane z początkiem 100. Gdy wylosuję 200, to może być 210, 211 nie może być, 212 nie może być, ale 213 może być. I 216 się okazuje, tak? 216 też może być. Gdy wylosuję 300, no to 310 nie, 311 nie, ale 312, tak? 315 i tyle. Gdy wylosuję 400, to będę miał 411, 414 i gdy wylosuję 500, to będę miał 510, 513 i 516 i gdy wylosuję 600, to będę miał 612 i 615. No to trzeba po prostu sobie wypisać wszystkie.
Teraz na szybko wypisuję, mam nadzieję, że to dobrze, nie przekapiam żadnej. I jeszcze 700, 700 może być co 11, 714 innych nie ma. Tak, 711, 714. No i to są wszystkie, które są podzielne przez 3. Jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, czyli prawdopodobnie to 16 49. Ok. Kolejne zadanie z liczb 8-elementowego zbioru. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tworzymy ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy nie powtarzają się. Dobra, ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy nie powtarzają się. 8 liczb dostępnych i ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy nie powtarzają się. To wszystkich takich ciągów to jest 8 silnia. No bo można je pomieszać na 8 sposobów. No bo to jest właśnie silnia, ona mówi, na ile sposobów mogę zamieszać te 8 elementów, żeby dostać różnej kolejności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Nie są sąsiednimi wyrazami. Ok, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ile jest parzystych w tym zbiorze? 1, 2, 3 parzyste, a nieparzystych jest 1, 2, 3, 4, 5 nieparzystych. 3 parzyste i 5 nieparzystych. Czyli mamy do rozlokowania 3 parzyste i 5 nieparzystych tutaj na te miejsca. I oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste, czyli żadne z tych, dwie z tych trzech, nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Czyli muszą być rozgraniczone jakąś liczbą nieparzystą. Policzymy, ile jest wszystkich ciągów takich, no 8 silnia, i policzymy wszystkie te, gdzie sąsiadują ze sobą dwie, a później gdzieś sąsiadują ze sobą trzy. To może najpierw wszystkie ciągi, gdzie sąsiadują ze sobą trzy parzyste. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a później odejmę od wszystkich te, które zliczę tutaj, bo tutaj liczę z sytuacje, które są w dopełnieniu zbioru zdarzeń sprzyjających. Sąsiadują ze sobą trzy parzyste. No to mogę wybrać na ile sposobów trzy miejsca na te trzy parzyste. Tutaj pierwsze trzy, dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć. Na sześć sposobów mogę wybrać trzy sąsiednie miejsca. Na sześć sposobów wybieram trzy sąsiednie miejsca. Lokuję te trzy liczby w różnych kolejnościach, czyli może być to 2, 4, 6, albo może być to 2, 6, 4, albo może być to 6, 2, 4 i tak dalej. To odpowiada mi za kolejność, a to odpowiada mi za miejsce, w których one są. I później, jak już mam 3 wybrane, to zostanie mi 1, 2, 3, 4, 5 miejsc, gdzie te 5 nieparzystych rozlokowuję w 5 silnia. Dobra, sąsiadują ze sobą dokładnie dwie parzyste. Dwie parzyste, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to znowu wybieram, na ile sposobów dwa miejsca sąsiednie mogę wybrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem sposobów mogę wybrać dwa sąsiednie miejsca. I tu chyba będą jeszcze podprzypadki. Dwa sąsiednie miejsca wybrałem. Jeśli wybiorę je w środku, to obok nich musi być tu liczba nieparzysta i gdzieś tu może być ta pozostała trzecia parzysta liczba. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery możliwości na trzecią parzystą liczbę. Ale co by się stało, jakbym wybrał tutaj na przykład te dwie parzyste? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć możliwości. A tam ile było? Raz, dwa, trzy, cztery możliwości. Cztery możliwości na trzecią parzystą. Tak, no to będą jeszcze podprzypadki. Czyli podprzypadek, gdy wybieram raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem
te dwie liczby, albo, albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, te dwie liczby, te dwa miejsca na dwie parzyste, to mogę to wybrać tutaj, zliczę ile jest tych. Wybieram te pierwsze dwa miejsca i tutaj na dwa silnia daję dwie parzyste. Aha, i spośród tych parzystych jeszcze wybieram dwie spośród trzech. Dwie spośród trzech wybieram tutaj. Tyle mam sposobu wybrania dwóch liczb spośród trzech. I jeszcze je mogę przestawić względem siebie. Jeszcze mogę przestawić względem siebie. Czyli łącznie powinno być sześć takich sposobów. I to się zgadza. I tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc na wybór, pięć sposobów na wybór, czyli napiszę to tak. I jeszcze jedno miejsce na tą trzecią parzystą. I później, jak już wybiorę z tych pięciu miejsc tą trzecią parzystą, czyli powiedzmy tu, no to później rozlokowuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć liczb nieparzystych i je mogę rozlokować na pięć silnia sposobów. Czyli zliczyłem to. A teraz zliczę jeszcze to. No to jest symetryczny przypadek. To mnożę to wszystko razy 2. I kolejny podprzypadek, gdy te dwa miejsca, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, gdy te dwa miejsca nie są skrajnie na lewo ani skrajnie na prawo, czyli gdzieś w środku, no to wtedy mogę wybrać te dwa miejsca na raz, dwa, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć sposobów. Wtedy nie są skrajnie na lewo ani na prawo, tylko są w środku. Na pięć sposobów mogę wybrać te dwa miejsca. Znowu wybieram dwie liczby spośród trzech. O, dwie liczby spośród trzech parzystych na to miejsce i zostaje mi ile miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery na trzecią parzystą. Czyli cztery... aha, ja jeszcze sobie permutuję. I spośród czterech dostępnych na trzecią parzystą wybieram jedno. No na przykład to. No i resztę zapełniam nieparzystymi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nieparzystych. To jest pięć silnie. To jest pięć silnie. To jest pięć silnie. Czyli mam sąsiadują ze sobą trzy parzyste i sąsiadują ze sobą dokładnie dwie parzyste. No to, gdzie nie sąsiaduje, nie ma tej sytuacji ani tej, ani tej, czyli w ogóle nie sąsiadują ze sobą, no to jest 8 silnia. Odjąć to wszystko. 8 silnia. Czyli A to by było 8 silnia. Wszystkie możliwości odjąć. 6 razy 3 razy 5. Razy 5 silnia. Odjąć ta liczba. No to jest 6 razy 5 razy 5 silnia razy 2. To jest 5. To jest 5 silnia, tak. To jest 6 i odjąć to. Odjąć to też jest 6. 5 razy 6 razy 4 razy 5 silnia. Dobra, to chciałbym to policzyć, ile to jest. 8 silnia. Odjąć 6 razy 3 razy 5. 5 silnia mogę wyjąć przed nawias. 5 silnia. Tu jest 6 razy 7 razy 8. Odjąć 6 razy 3 silnia, odjąć 6 razy 5, 30 razy 2, 60, odjąć 5 razy 6 razy 4, 5 razy 6 jest 30 i razy 4 jest 120. No to tak, 6 razy 7 razy 8, policzymy to sobie, 6 razy 7 razy 8, 336 minus 6 razy 6, 300 minus 60 minus 120, czyli 120, czyli to jest 5 silnia razy 120 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2, to jest 1, 4, 4, 0, 0. Dobra, a 8 silnia gdzie tu jest silnia na tym kalkulatorze? A, tu jest silnia, dobra. 8 silnia to jest 4, 0, czyli omega ma 4, 0, 3, 2, 0. Czyli prawdopodobieństwo to jest 1, 4, 4, 0, 0 dzielone przez 4, 0, 3, 2, 0. 0 się skraca
I to jeszcze można skrócić. Zobaczmy ten wynik, czy on będzie prawdziwy. Nie wiem, jak to sprawdzę. Gdzieś powinny być dostępne 5 czternastych. No to wyszło im 5 czternastych dokładnie tak, jak powinno wyjść na zadania info. No to widzicie, że no niektóre zadania są trudniejsze, oczywiście niektóre łatwiejsze, ale zawsze, zawsze staram się to rozwiązywać bez użycia tych wzorów z podręczników na kombinacje, wariacje z powtórzeniami. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, jakie tam są te wzory, bo mówię, nauczyłem się ich parę razy w życiu, gdzie były mi potrzebne i zapomniałem o nich, bo rozwiązuję teraz zadania. No tak jak widzieliście, rozwiązaliśmy, nie wiem, dosyć sporo tych zadań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, z matur i w żadnym nie użyłem tego i tak można rozwiązywać każde zadanie tutaj. Tak można rozwiązywać każde zadanie tutaj. Także podsumowując, tak jak powiedziałem na początku, warto się tych wzorów nauczyć, ale dużo bardziej dla mnie wydaje się dużo bardziej cenne rozumienie tych zadań i rozwiązywanie je tak jak ja to robię. Żeby używać tamtych wzorów, to też trzeba te zadania rozumieć tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że ten sposób, który ja opisuję bez tych wszystkich wzorków z podręcznika jest łatwiejszy dla mnie. Przynajmniej dla mnie.